Tak wygląda strzelnica altyryjska, altyryjska w Tadumskogen. Ciężkie słowo do wypowiedzenia. Składa się z takich 8 betonowych ścian, zapór. Widać, jak są ostrzelane. Takich obiektów na świecie nie jest dużo, ale podobna, prawie identyczna, znajduje się w Polsce też, w Lublinie, w parku leśnym. Także naprawdę wygląda to zupełnie identycznie. No i tutaj jakieś takie wnęki były porobione w tych ścianach. A w ogóle ten las, ten Tradumskogen, bo skogen znaczy las po norwesku, to tutaj odbywały się walki. Pierwsze takie walki o wolność w Norwegii w czasie II wojny światowej. Tutaj ponad 170 Norwegów zginęło, kilkunastu Rusków i kilku Brytyjczyków. Także to jest miejsce historyczne. Tam wcześniej był taki pomnik i tablica upamiętniająca tych wszystkich zabitych. Natomiast tutaj już dochodzę do końca. O, jaki fajny korgi. Pieseczek. Cześć! Cześć, malutki! Cześć! Są bardzo sympatyczne pieski, korgi. No i już pomału dochodzę do końca tych ścian. Nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to działało testowanie tych te strzelania, jakie za zadanie miały te poszczególne takie przegrody. No ale widocznie jakieś zadanie miało to. No i tam już dochodzę do końca, do takiego wielkiego kulochwytu. Taki potężny betonowy hangar. Ciemno będzie, to przyświecę latarką. Gdzie ta latarka? Tutaj jest. To, także tu sobie plecak zarzucę. No i tutaj porobione jakieś takie rowy, kanały. Nie wiem w jakim celu. Tutaj wyjście z tego. Tu były jakieś studzienki. No i tamten piaszczysty taki kulochwyt. Także ten bunkier jest jeszcze taki przechodni. No i tutaj w tym kulochwycie, jakby mieć jakiś dobry magnes, to jeszcze można by było, ja myślę, że naznajdować tutaj jakieś pociski, można by było tutaj wygrzebać. Chociaż już podejrzewam, że nie jedni tutaj grzebali, a co będzie tam do samego końca, jak dojdę? Tam już nic ciekawego nie ma. O, ale teraz widać stąd, jak to wygląda, taki bunkier. Na dachu rosną potężne świerki, także z lotu ptaka tego zupełnie nie widać. Dzisiaj jest niedziela, tłumy ludzi zwiedzających. No i tutaj jeszcze jest jakieś pomieszczenie. O, proszę bardzo. Ale to tylko tyle. To tylko tyle tego pomieszczenia. Także
No i cały film o Tradumskogen. Tu w drugą stronę też to robi niesamowite wrażenie. Te ściany kulochwytów, one są tak powyginane, powybrzuszane. No i tu ten wielki bunkier. Ale tutaj jak się idzie tą drogą w bok, to jeszcze był taki, pamiętam, bo ja tu już jestem nie pierwszy raz, ale tutaj stał, był taki grób. Tylko las wycięli. Jest ten grób. Także o, od razu znalazłem go, namierzyłem. Muszę uważać, bo cholernie ślisko to jest, taki roztapiający się ten lód. No i tutaj stoi nagrobek. Ciekawe, czy jest jakaś inskrypcja, czy jest podpisany. Ale to tylko krzyż. Aj, tu jest taki na kamieniu oznaczenie trójka. To tylko tyle. Ale ten to nie wszystko. No, wystarczy tutaj pójść w bok kawałek i są następne. Następne nagrobki. O proszę, ten ma oznaczenie numer 18. A tamten 7. Tu jest 7. Tu widzę, wszystko to jest jeden wielki cmentarz nastawiany tych krzyży. I tutaj 13. I tam jeszcze jest jakiś kopiec. Tu też jest nagrobek, ale bez numeru, ale tutaj jakaś jest tabliczka.